Cześć! W tym filmie przyjrzymy się bliżej połączeniu równoległemu. Zapraszam do oglądania. To jest jedna lampa przyłączona do zasilania 12 V. Aby podłączyć równolegle drugą lampę, wystarczy podłączyć końce lampy do miejsc, gdzie podłączona jest pierwsza lampa. Trzecią i kolejne przyłączamy w ten sam sposób. Obwód równoległy jest to taki rodzaj połączenia elementów elektrycznych, w którym wszystkie końce oraz wszystkie początki elementów są połączone razem. Połączenie takie tworzy odpowiednią liczbę gałęzi, w których mogą płynąć różne prądy, ale które zasilane są takim samym napięciem elektrycznym. Mamy tu trzy gałęzie podłączone do trzech zacisków czerwonych u góry i trzech zacisków czarnych na dole. Te trzy zaciski czerwone tworzą jeden węzeł, a trzy zaciski czarne drugi. W połączeniu równoległym, jeśli odłączymy jedną lampę, to pozostałe nadal będą świecić. Z pomocą mierników sprawdzę teraz dokładniej, jakie występują napięcia i natężenia prądu w różnych miejscach tego obwodu. Jak widać, napięcie zmierzone między końcami poszczególnych gałęzi jest jednakowe i jest ono równe napięciu elektrycznemu źródła. W tym przypadku jest to 12 V. Moc lamp nie ma wpływu na jego wysokość. Sprawdzę teraz, jak wygląda przepływ prądów w poszczególnych miejscach obwodu. W tym celu w każdej gałęzi będzie wpięty szeregowo z lampą amperomierz. Po włączeniu napięcia możemy zaobserwować, że amperomierze pokazują różne wartości. Tylko dwa pokazują tę samą wartość, a to dlatego, że lampy w ich gałęziach są o takiej samej mocy. Natężenie prądu na zasilaczu oraz na pierwszym mierniku przyłączonym do zasilacza jest sumą natężeń prądów płynących w poszczególnych gałęziach. Zmiana wysokości napięcia zasilania spowoduje proporcjonalnie zmianę wysokości natężenia prądu płynącego w poszczególnych częściach tego obwodu. Podsumowując, połączenie równoległe to takie, w którym elementy są włączone do obwodu między tę samą parę węzłów. Napięcie między końcami odbiorów jest jednakowe i jest równe napięciu zasilania. Jeżeli prądom wypływającym z węzła przypiszemy ujemną wartość, to suma prądów w węźle równa się 0. Jest to pierwsze prawo Kirchhoffa. Suma natężeń prądów wpływających do węzła i suma natężeń prądów z niego wypływających są sobie równe. Dziękuję za uwagę.